przenikają się, tak możemy powiedzieć obrazowo, dwie kultury ubóstwa. Pierwsza to jest taka kultura niskich dochodów. Ludzie, którzy są ubodzy, żyją tak samo, jak próbują żyć tak samo jak ci, którzy mają większe dochody, ale po prostu pieniędzy brakuje. Wykonują niskopłatne zawody, mieszkają na terenach, gdzie pracy brakuje, mają ograniczone możliwości zarobkowania, na przykład opiekują się jakimś domu, niepełnosprawnym dzieckiem, starzejącym się rodzicem. I dla tych ludzi po prostu potrzebny jest dochód. I to jest zadanie pomocy społecznej, bo oni po prostu ten dochód mądrze wydadzą. Jeśli nie mają tego dochodu, muszą ograniczać wydatki. Jeśli ograniczają wydatki, no to ich dzieci uczą się żyć bez pewnych zaspokajania pewnych potrzeb i w ten sposób ubóstwo się utrwala. Druga kultura ubóstwa związana jest z pewnymi deficytami, ograniczeniami konkretnych ludzi, którzy mają albo niezdolność do pracy, znaczy po prostu nie umieją pracy utrzymać, nie potrafią wydawać pieniędzy, które zarobią i wówczas no, dawanie dochodu niczego nie rozwiązuje. Trzeba poprzez pracę socjalną tych ludzi nauczyć mądrze dysponować dochodami, mądrze prowadzić gospodarstwo domowe. Cały problem polega na tym, że pomoc społeczna powinna te działania do tych dwóch grup środowisk rozdzielać, to znaczy wiedzieć, gdzie trzeba po prostu świadczyć postać zasiłki, a gdzie trzeba prowadzić pracę socjalną. I to, czego w Polsce brakuje, to takiego i mądrego rozdzielenia tych dwóch form aktywności. Obecnie to jest tak, że ci sami ludzie zajmują się wypłacaniem zasiłków i powinni zajmować się pracą socjalną, na co zazwyczaj brakuje czasu. Zasiłki z pomocy społecznej są na poziomie właściwie minimum egzystencji, co oznacza, że dochodzi do takich sytuacji, kiedy koszt przygotowania decyzji administracyjnej o wypłacie zasiłku jest wyższy od wysokości tego zasiłku, co oznacza, że w tym momencie głównym beneficjentem tego systemu stają się ci, którzy w nim pracują, a nie ci, którzy z niego otrzymują świadczenie. To donikąd nie prowadzi.